do rozpoczęcia tego spotkania, no i liczymy, że tutaj będzie się działo, że będą okazje i też spodziewamy się tego, że no jednak karty tutaj będzie rozdawała Stal Rzeszów, karty, mianowicie chodzi o czas przy piłce, bo ten na razie imponuje. Warczak, już piłka wstrzelona po ziemi, był tam Piotrowski, jeszcze Łysiak, blokowany strzał przez Szarka, pierwsza groźna sytuacja drużyny trenera Marka Zuba. Ponownie Łysiak ma trochę miejsca, potrafi przymierzyć z dystansu, ale wprost Wróblewskiego. Zobaczyli. Czuć brak Boneckiego, mam wrażenie. Teraz podanie na Prokicia, ale tym razem strata, choć jeszcze powalczy. Jesus Diaz, ależ mielibyśmy bramkę. Szymon Łyczko, wciąż ta akcja Stali, dośrodkowanie. Jest uderzenie, kolejna poprzeczka. No cóż za pech, teraz graczy Stali Rzeszów. Prokicia i dwa razy poprzeczka ratuje Głogowian. Nie wiem, na ile czasu jeszcze wystarczy szczęścia chrobremu Głogów. Pierwsza, to już druga poprzeczka, ale wcześniej Jesus Diaz z tej sytuacyjnej piłki kropnął, no naprawdę huknął. Jak... No nie dość, że chrobremu nie idzie, to jeszcze zawodnicy kolejni wypadają z gry. Mamy Ozimka, właśnie tak zastanawiałem się, czy czasami właśnie nie Mateusz Ozimek pojawi się na boisku. Wiadomo, że nie tylko warunki fizyczne, nie tylko wzrost odgrywają rolę przy stałych fragmentach. Dośrodkowanie, Tila, spada ta piłka, jeszcze uderzenie i jest trafienie dla Rzeszowian. Jesus Diaz daje prowadzenie drużynie z Podkarpacia. Mocna piłka Tila po jakimś rykoszecie, nie wiem czy od zawodnika Stali, czy to niefortunna interwencja zawodnika chrobrego Głogów, ale świetnie odnalazł się Jesus Diaz na długim słupku. To co mówiliśmy, minęła właściwie te trzy wieże chrobrego Głogów piłka. No i nie pozostało nic innego Diazowi, jak skierować ją do siatki. No to jest konsekwencja dobrze wykonywanych, gorszy odrobinę występ. No i obserwujemy tę drugą połowę, czy dalej Stal Rzeszów będzie w stanie utrzymywać takie tempo, jakie prezentowała w pierwszej części spotkania. Tak na piłkarsko dorastał w Łodzi, później przenosiny do Akademii Stali Rzeszów. No i tutaj w poprzednim sezonie zadebiutował. Dośrodkowanie na pole karne, uderzenie głową, znów było groźnie. Ale... I bardzo często Stal Rzeszów w ten właśnie sposób wychodzi spod pressingu. Siódmy rzut rożny dla Stali Rzeszów. Dośrodkowanie, spada ta piłka i jest 2-0. Stal Rzeszów prowadzi już dwoma bramkami. Kto? I znowu ten kochany na Podkarpaciu Kolumbijczyk, Jesus Diaz. Dziś to jest jego dzień. Ale jak to jest możliwe, że po raz kolejny Diaz w tym samym miejscu dobiega do piłki, tak naprawdę kieruje ją do pustej bramki. Mi wydawało się, że bezpośrednio po uderzeniu Kamila Kościelnego piłka wpadła do bramki chrobrego Głogów, ale widzimy po reakcji. Tym razem nie była to Łęczna i 18 metr, tylko nieco gorsze wykończenie. Mamy Cezara Penię, to o czym wspominałem, zmienia on Szymona Łyczkę. Czeka Mandrysz. Ale piłka do Hansa. Lewą stroną próbuje Chrobry. Dośrodkowanie i proszę! Jest gol kontaktowy dla Chrobrego. Jego autorem Ozimek. Ni stąd, ni zowąd. Robi nam się ciekawa końcówka. No tak, mówiliśmy o takich fazach dekoncentracji. Kiedy za dobrze idzie, drużyna może delikatnie spuścić z tonu. Zobaczmy zmiany Tila, zmiany Diaza. Wchodzą nowi zawodnicy, fantastyczne zachowanie Hansa z lewej strony, ten tryb. Egzamin dojrzałości dla tej młodej drużyny Stali Rzeszów, bo stracili kontrolę nad, wydawałoby się, już wygranym spotkaniem. Dośrodkowanie na pole karne i słupek w tej sytuacji. No co dzieje się z zespołem Marka Zuba? Kądziołka to pozwoliło zdobyć przestrzeń, ależ akcja Stali. Jest Cezar Penia, Cezar Penia, co on najlepszego zrobił? Miał niekrytego Wachowiaka, ale i tak spalony w tej sytuacji. Tupaj, ale no nie jest to najlepszy fragment meczu Bartlewicza. I Prokicz do Cezara Peni. Jemu nie można pozwolić na nabranie tempa. To zrobili Głogowianie. Cezar Penia! I to jest 3-1 dla Stali Rzeszów. I to jest zamknięcie meczu w momencie, kiedy Chrobry był napędzony. Nie wiem, czy to bardziej wina Bartlewicza, czy niecelnego podania Tupaja. Świetne wyprowadzenie Andrei Prokicia. No i to, co zrobił Penia. Coś niesamowitego, ale szybkość. Niesamowicie poszedł. Co ci Kolumbijczycy robią w Stali Rzeszów, to jest niepojęte. Drugi gol w tym sezonie. W przyszłym sezonie będzie też młodzieżowcem w Ekstraklasie, więc pewnie jakieś zakusy będą. A tymczasem spotkanie Chrobrego Głogów ze Stalą Rzeszów kończy się zwycięstwem gości 3-1. Była piękna gra, były emocje, były też zwroty akcji.